Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do WPF. Zajmiemy się taką strukturą jak checkbox. Wejdziemy sobie w toolboxa no i wpiszemy check, checkbox. Przyciągamy, pojawia nam się właśnie checkbox. Oczywiście nie wspomniałem tego wcześniej, ale możemy to dowolnie modyfikować. Tu możemy sobie nasze identity, czyli nazwę, zmienić. Również można tekst zmienić naszego checkboxa. Czyli na przykład nowy. No jakieś tam obrócić też również można. To chyba nie jest potrzebne. Również domyślnie można zaznaczyć w opcjach, czy jest enable czy disable. No zostawimy to w tej chwili. Przejdźmy teraz tak. Nazywa się to checkbox, a nazwijmy ją sobie nasz check. Tak, żeby było troszkę inaczej. Przekupujemy nasz checkbox do main window. Zakomentujemy sobie i wkleimy. I już się stworzymy jakiegoś tam batona, żeby można było oddziaływać naszego checkboxa. Tutaj ponownie dwa razy. I teraz tak, mamy naszego checkboxa. Jak sprawdzić, by sprawdzić, czy jest true or false? Oczywiście textbox jest true albo false, czyli booleanem. Czyli potrzebujemy właśnie zmienną boolowską. Nazwijmy ją sobie true. Następnie sobie klikamy is checked. I oczywiście klikamy średnik. No ale niestety pojawia nam się error. Cannot imply convert type bool. Pytanik to bool. O co chodzi? Chodzi o to, że nasz checkbox jest trójargumentowy, a nie dwu. Czyli może być niezaznaczony, a może być jakby negatywnie zaznaczony i może być pozytywnie zaznaczony. Jeszcze jest taka wartość pośrednia, że użytkownik nic nie zrobił. W tym wypadku musimy zrobić takie jak pytajnik. Teraz wszystko powinno już ładnie działać. Oczywiście wpiszemy sobie ją w poznanym już nam message boxie. I oczywiście wpiszemy nasze czy. Ale musimy zrzutować do stringa. Świetnie. O, sprawdźmy teraz. Program się uruchamia. Klikamy button. False. Świetnie. Klikamy nowy. True. Świetnie. Oczywiście, gdy w ogóle jakby nie jest zaznaczony, czyli tak jak mówiłem, właśnie trójargumentowa wartość, to jednak też nam to, tak trójargumentowa to jest tak bardziej w teorii, gdyż jeżeli nie jest zaznaczony, to również jest false, żeby nie pojawiać się jakichś większych errorów. Bo w MySQL jest bardziej właśnie jako wartość aktą, czyli w tym wypadku null. Świetnie. A co jeżeli chcielibyśmy poprzez button zaznaczyć lub odklikać checkbox? No to wejdziemy sobie krzyżykiem. Troszkę zmodyfikujemy kod. Jest bardzo podobny. Trzeba tylko zrobić, że nasz checkbox is checked i musimy ustawić wartość true albo false. Oddajmy true. Odpalamy nasz program. Klikamy button i pojawił się true. Oczywiście, gdy klikiem drugi raz, to ponownie jest true. Nic to nie zmienia, musielibyśmy znowu odklikać. Klikamy button i znów się nam pojawia. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych części poradnika.